Cześć i chwała bohaterom. Szymon Miś, witam Was w kolejnym odcinku programu Nieobiektywnie na kanale YouTube'owym i podcaście Spotify. Naprawdę. ...79 lat temu. Warszawa. Tak. Jak żadne inne miasto w historii doświadczyła największej degrengolady i śmierci z powodu nazizmu i faszyzmu. Nigdy więcej wojny widnieje na Westerplatte w Gdańsku, gdzie ta wojna się zaczęła. Ale nigdy więcej wojny to dlatego, żeby nigdy więcej żaden nazizm czy faszyzm nie wróciły do władzy nigdzie. Co ciekawe, dzisiaj tak Niemcy opluwani nadal za to, co zrobili 80 lat temu ich przodkowie, przepraszają. Nie muszą tego robić, a przepraszają. Dają tego świadectwo. Przepraszają. A w Polsce, która najbardziej doświadczyła faszyzmu i nazizmu, gloryfikowane są te wartości. Ludzie, którzy dzisiaj mają 15% poparcia, dawniej hajlowali jak Hitler. Jeden z działaczy uważa, że Hitler w ogóle nie wiedział o Holokauście. I usprawiedliwiają to, co się stało 79 lat temu w Warszawie, naszym wspólnym mieście, naszej stolicy, gdzie młodzi ludzie, tacy jak ci, którzy dzisiaj głosują na Konfederację, szli walczyć z kimś takim, jakim dzisiaj Konfederacja jest. Bo to są ci sami ludzie, wyznający te same złe wartości. I nie wiem, gdzie tu jest problem. Czy to w szkolnictwie za czasów PiSu, które tak bardzo pomyliło patriotyzm z faszyzmem i nazizmem. Patriotyzm z nacjonalizmem. Nacjonalizm nie jest patriotyczny. Nacjonalizm jest chorobą. Chorobą psychiczną. Nacjonalizm to zło, patriotyzm to dobro. I to, jaki jest patriotyzm, pokazują nam dzisiaj powstańcy. W wolnej Polsce wtedy musieli to robić, teraz chcą to robić i pokazują, jak należy żyć. Co należy robić, żeby wychować młodych Polaków na patriotów. Żeby nie musieli sięgać za broń, tak jak nasi przyjaciele z Ukrainy. Bo tak, to też pokazują powstańcy. Ukraińcy to są nasi przyjaciele. I teraz oni walczą o swoją wolność, bo inny faszysta próbuje im tę wolność odebrać. W imię czego? Nie udawania, że to jest faszyzm w Ukrainie. A tak przecież nie jest. Pamiętajmy naprawdę o tym. Pamiętajmy. I nie łudźmy się, że ktoś, kto mówi o gospodarce tylko i wyłącznie, nie ma złych zamiarów. Bo faszyzm może być zarówno i lewicowy, i prawicowy. Może być socjalistyczny, może być liberalny, chociaż ja tego jako liberał nie rozumiem. Jak można, my mówiąc o wolności gospodarczej, zabierać komukolwiek wolność światopoglądową, wolność życia? Liberał wyznaje zasadę: wolność moja kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka. A oni o tym zapominają. I właśnie dzisiaj, 1 sierpnia, w Warszawie, czy tu w Poznaniu, czy w innych miastach Polski, powinno to wybrzmiewać, że naprawdę faszyzm i nacjonalizm to zło, które prowadzi do śmierci i do wojen. A nie do lepszego świata. Nie do jakichś piątek,
Nie do samochodów, nie do ogrodów, nie do grilla, nie do wakacji, a do zła. I pamiętajmy o tym. Szczególnie my, młodzi ludzie. Nie głosujmy na tych, którzy chcą powtórki z rozrywki sprzed prawie 100 lat. Bo możemy tak samo źle skończyć. I tak samo tragicznie skończyć. Jak to pokolenie ludzi, których już zostało coraz mniej. Którzy mają po 90 parę lat, prawie, czy ponad 100 lat. I nadal pamiętają to cierpienie. Nigdy więcej wojny. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oglądaj Nieobiektywnie oraz program Naprawdę na kanale i podcaście Spotify. Naprawdę na YouTubie i Spotify. Subskrybuj kanał, kliknij łapkę w górę, udostępnij ten oraz inne odcinki. Do zobaczenia.